Studia Dziennik, program portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus, a dzisiaj naszym gościem jest poseł Krzysztof Śmiszek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, witam panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, rozmawiał pan już z kolegą Markiem Dyduchem o wynikach wyborów, o przegranych wyborach tak naprawdę. Oczywiście rozmawialiśmy, będziemy także dalej analizować już w gronie węższym wyniki naszych wyborów, nie tylko w Wałbrzychu, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale także w całej Polsce, bo z z jednej strony lewica po 18 latach wraca do współrządzenia krajem i brania odpowiedzialności za, za Polskę, za polskie rodziny, za Polki i Polaków. Z drugiej strony mamy takie poczucie, że można było więcej, że były różne okoliczności, które wpłynęły na taki, a nie inny wynik lewicy. Ja osobiście, jako współprzewodniczący Nowej Lewicy na Dolnym Śląsku i wiceprzewodniczący całej partii, marzyłbym o tym, żeby ten wynik był troszkę lepszy. Natomiast dobrą stroną jest, tych wyborów jest to, że Prawo i Sprawiedliwość po ośmiu latach nieudolnych rządów zostało odsunięte, a lewica będzie miała wpływ i to mocny wpływ na polską rzeczywistość przez najbliższe lata. Ja jeszcze chciałbym zostać na chwilę przy panu Marku Dyduchu. Pan Marek no jest weteranem, powiedzmy to, politycznym. Pana zdaniem powinien się już wycofać z polityki? Czy widzi pan dla pana Marka Dyducha jeszcze miejsce w polityce? No, pan poseł Dyduch jest, tak sam, pan redaktor zauważył niezwykle doświadczoną osobą, jeśli chodzi o politykę, wielokrotny poseł, także wiceminister w, w pewnym momencie i żadna partia nie może sobie pozwolić na to, żeby tracić z pola widzenia osobę tak bardzo doświadczoną. Nowa Lewica to partia, która łączy pokolenia. Ja jestem z tego nowego zaciągu sprzed kilku lat do Lewicy. Muszę także od razu tutaj powiedzieć w tym studiu, że po wyborach 15 października do lewicy dolnośląskiej. Zgłosiło się już kilkadziesiąt nowych osób, które uważają, że dobrze jest wspierać socjaldemokratyczne, postępowe, progresywne ugrupowanie. Tutaj też zapraszam wszystkich z Wałbrzycha i okolic do kontaktu z nami. Zmie Znajdzie się miejsce dla każdego i dla nowych osób, i dla tych, które są od dawna w nowej lewicy. Czyli za wcześnie na emeryturę polityczną dla pana Marka Dyducha? Ja uważam, że trzeba korzystać z doświadczenia, z rad tego typu y, osób, które. Y, y, Znają politykę jak ty, nikt inny, mają i sukcesy i porażki, ale taka jest polityka. Panie redaktorze, ja do polityki wszedłem w 2019 roku w maju i zaliczyłem pierwszą swoją nieudaną próbę, czyli start do Europarlamentu. Potem już było tylko lepiej. Natomiast wzloty i upadki są wpisane w życie polityczne, i każda osoba, która ma bagaż doświadczeń, miała doświadczenia także we współrządzeniu krajem, powinna zostać zagospodarowana darowana i wykorzystana dla dobra Lewicy i Polski. Kandydat na stanowisko prezydenta Wałbrzycha, Marek Dyduch. Na no, przykład? Będziemy rozmawiać oczywiście i rozmawiamy w gronie Wałbrzyskiej i Dolnośląskiej Lewicy nie tylko o tych wyborach do sejmików, ale także do, o wyborach na prezydentów miast, do, do powiatów, a także na stanowiska wójtów gmin. I Wałbrzych jest bardzo ważnym, drugim co do wielkości, miastem Dolnego Śląska. I Lewica jest tutaj, pomimo jego nieudanego startu tym razem do parlamentu ma silne struktury, są silne tradycje lewicowe w Wałbrzychu i w tym powiecie. I absolutnie przygotowujemy się do startu w wyborach. Mamy różne scenariusze na stole. Lewica jest gotowa wystartować samodzielnie w Wałbrzychu do Rady Miasta, wystawić swojego kandydata bądź uwaga, kandydatkę na prezydentkę Wałbrzycha, ale jesteśmy także gotowi rozmawiać o różnych sojuszach, więc. Zakończyliśmy jeden bardzo ważny etap, czyli wybory do parlamentu. Dzięki tym wyborom do parlamentu będziemy mieli wreszcie nowy, otwarty, proeuropejski rząd, w którym lewica będzie bardzo silnym elementem, ale już przygotowujemy się do wyborów samorządowych. Rozmawiamy o kandydatach na prezydenta Wrocławia, prezydenta Świdnicy, prezydenta Wałbrzycha, wyborów do, do powiatów. I to jest naturalny, normalny cykl pracy, życia każdej partii politycznej, która się liczy, a widać, jak widać, Lew Lewica na samym Dolnym Śląsku miała wynik wyższy niż w całym kraju. Przypomnę, że na przykład w samym Wrocławiu lewica uzyskała 14% poparcia. W Wałbrzychu także nie było nie, nie było najgorzej, choć rzeczywiście przez ten mały okręg i niewiele mandatów straciliśmy ten mandat. I tak jak każda partia polityczna, bierzemy różne scenariusze pod uwagę, to także samodzielne starcze. na liście kandydatów do Sejmu jest nazwisko osoby, która może być właśnie kandydatem na prezydenta, kandydatką na prezydenta Wałbrzychu. Są, takie osoby, naszym, są, są takie osoby, które gryzły ziemię w tej, w, tej, w tej kampanii wyborczej. Są takie osoby, które są doświadczone już, czy przeszły swoje boje i nie widzę przeszkód, żeby brać pod uwagę start nowych, świeżych osób albo tych doświadczonych. Struktury są na szczęście dobrze osadzone, jest wiele osób gotowych do startu, także do Rady Miejskiej. Będziemy podejmowali te decyzje. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni a usłyszycie państwo o naszej decyzji, bo już nie ma czasu na, na czekanie. Panie pośle, zabawa w Polskę. Tak pan powiedział o próbie tworzenia rządu przez Prawo i Sprawiedliwość w jednym z wywiadów. No, nikt nie ma wątpliwości, że ten rząd upa upadnie. No, matematyka jest bezlitosna. Rząd z udziałem Nowej Lewicy w połowie grudnia najszybciej, czy można szybciej? No Myślę, że, moż mo myślę, że można w ogóle szybciej. Myślę, że tak naprawdę pan prezydent wszedł w jakieś dziwne porozumienie z mniejszością sejmową i próbuje realizować scenariusz, który nie jest możliwy do zrealizowania. Oczywiście prawdą jest, że Prawo i Sprawiedliwość jest ugrupowaniem, które uzyskało najwięcej mandatów. Najwięcej nie oznacza większość. Większość wyklarowała się już pierwszego dnia, pierwszego posiedzenia Sejmu, kiedy wybraliśmy marszałka nie z Prawa i Sprawiedliwości, tylko z nowej większości dem demokratycznej. Wszystkie, wszystkie głosowania prawo i sprawiedliwość przegrywa, zatem można powiedzieć, że większość jest ukształtowana. I Panie Redaktorze, oczywiście, że zgodnym z Konstytucją. Są te kroki, które podejmuje pan prezydent razem z prawem i sprawiedliwością. Tylko pytanie: po co? Zawsze w polityce trzeba sobie zadawać pytanie o cel. Jaki jest cel przeciągania liny, jaki jest cel przeciągania tych wszystkich procedur, które na końcu i tak oznaczają porażkę? Moglibyśmy mieć już nowy rząd, moglibyśmy mieć już nowego premiera, moglibyśmy mieć już nowych ministrów, moglibyśmy mieć już wizyty nowego premiera w Brukseli i uruchamianie środków z Krajowego Planu Odbudowy. No ale jak? Ja uważam, że dzisiaj pan prezydent razem z mniejszością sejmową bawią się Polską, bo to jest zabawa polską. To nie jest już tylko realizowanie swoich ambicji politycznych, przeciągania liny, upokarzania jednych, na przykład Mateusza Morawieckiego, a budowania się drugich, czyli pana prezydenta. No, jeśli traktuje się Polskę jako środek do celu, czyli objęcie rządów, rządów dusz na prawicy przez pana prezydenta, no to ja się z taką polityką nie zgadzam. Uważam, że, że Polacy dali jasny sygnał. 11 i pół miliona Polaków powiedziało, chcemy innej Polski, chcemy Polski otwartej, z innym rządem, z innym podejściem do praworządności, z innym podejściem do Unii Europejskiej, z innym podejściem do praw kobiet. W, te, w to inne podejście, w tą inną wizję nie wpisuje się Prawo i Sprawiedliwość. Więc pytam, po co ta zabawa, po co ta groteska bo jak inaczej nazwać powoływanie rządu premiera Morawieckiego, który nie ma szans, który A pan już nie może się doczekać właśnie nowego rządu, nowego rządu w kontekście nie rządu Prawa i Sprawiedliwości, tylko rządu właśnie Ja się nie mogę doczekać już nowego rządu z niecierpliwością, trzymam kciuki za, za rząd premiera. Ale to Tuska. jest tak, że macie cierpliwość i mówicie dobra, no chcą okej, okay, nie wiadomo po co, ale fajnie by było no, jak najszybciej. No fajnie by było jak najszybciej, natomiast nie do nas należy konstytucyjna. Na konstytucyjny ruch i konstytucyjna decyzja. Konstytucję mamy tak ukształtowaną, która daje to prawo prezydentowi do desygnowania kandydata na premiera. Pan prezydent z tego skorzystał. Pan prezydent skazał pana premiera Morawieckiego na straceniczą misję. Pan prezydent bierze odpowiedzialność za to, że ten rząd premiera Morawieckiego nie uchowa się absolutnie ani dnia dłużej niż przewiduje ta konstytucja. Panie pośle, dużo mówi się o rozliczeniu Prawa i Sprawiedliwości. Czy osoby, które by pan rozliczył i za co? No z pewnością chciałbym zobaczyć pana ministra Zbigniewa Ziobro przed komisjami śledczymi. Chciałbym zapytać pana ministra Ziobro na przykład o wykorzystywanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Przypomnę naszym słuchaczom, że Fundusz Sprawiedliwości to jest kilkaset milionów złotych rocznie przeznaczonych na pomoc ofiarom przestępstw. Pytam, co ma wspólnego i nie ujmując niczego na przykład kołom gospodyni wiejskich, kupowanie dla nich lodówek lub talerzy czy zestawu garn z misją tego Funduszu Sprawiedliwości, jakim jest wspomaganie, przez, ofiarą, wspomaganie ofiar, ofiar przestępstw. Chciałbym zobaczyć pana wiceministra Wosia, wiceministra Sprawiedliwości, który podpisał umowę na 25 milionów złotych. Z Funduszu Sprawiedliwości zostały one przekazane do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jak się okazuje, na zakup Pegasusa. Chciałbym zapytać panu, panią premier Szydło, byłą, dlaczego nie publikowała wyroków w Trybunału Konstytucyjnego. Chciałbym zobaczyć Panią Kępę, która była wtedy w kancelarii premiera i też odpowiadała za pracę kancelarii premiera, dlaczego ręka w rękę z panią Szydło tych, e, tych wyroków kilka lat temu nie publikowały. Chciałbym zobaczyć pana ministra Sasina, pana premiera Morawieckiego, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w sprawie wyborów kopertowych. Panie redaktorze, mówię to jako prawnik, mówię to jako adwokat, mówię to jako doktor prawa. Na jakiej podstawie. Pan premier Morawiecki ręka w rękę z panem premierem Sasinem po pierwsze podjęli decyzję o wyborach kopertowych, po drugie weszli w buty w Państwowej Komisji Wyborczej i zaczęli organizować wybory, po trzecie na jakiej podstawie prawnej wydatkowano ponad 70 milionów złotych, bo ja takiej podstawy prawnej nie zauważyłem, nie zauważyły także sądy administracyjne, które powiedziały wprost, doszło do w moim przekonaniu największej zbrodni jaką może popełnić funkcjonariusz publiczny podejmować decyzję. Bez podstawy prawnej. Ja przypomnę, że polskie państwo zgodnie z konstytucją działa na podstawie przepisów prawa i w granicach prawa ustawy, która pozwalała na wydatkowanie tych pieniędzy i organizowanie wyborów kopertowych nie było w tym czasie w obrocie prawnym i chciałbym zapytać o to, na jakiej podstawie te pieniądze i te, um, te wybory miały być organizowane. Także przypomnę o jednej rzeczy, to na mój wniosek Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę dotyczącą wyborów kopertowych i dzięki mojej. Interwencji w NIKu na dzienne, te u wyszło na światło dzienne te wszystkie przekręty i decyzje podejmowane arbitralnie. A nie ma niczego gorszego w państwie prawa niż arbitralność władzy publicznej, która powinna być związana przepisami prawa. Rzeczywiście będzie pan przebytywał posłów polityków PiSu, bo pana nazwisko jest jednym z tych najczęściej wymienianych wśród posłów, którzy będą przewodniczyć, brać udział w komisjach powoływanych. Zobaczymy śledczy. w najbliższych dniach. Będziemy powoływali po pierwsze sama, będziemy podejmowali uchwałę. O komisjach śledczych. Po a drugim, pan by będziemy... być w tych komisjach? Panie redaktorze, ja nie będę uchylał się od tego typu, tego typu zadań. Ja przez ostatnie, ostatni czas także powołałem na lewicy zespół 15 prawników, którzy w czerwcu tego roku opublikowaliśmy raport na temat przekrętów PiS-u. Tych osób do przesłuchania nie tylko przez Komisję Śledczą, ale na przykład przez prokuraturę, a potem przez niezależne, niezawisłe sądy jest znacznie więcej. Na przykład pan minister Tchórzewski w swoim czasie był ministrem odpowiedzialnym za energię, za kwestię inwestycji w polskie elektrownie. Pod jego auspicjami wybudowano elektrownię w Ostrołęce. Wydano prawie 2 miliardy złotych, a potem tę elektrownię zburzono. Więc pytam, gdzie jest odpowiedzialność tego typu osób. Są w Sejmie osoby, które przez ostatni czas śledziły, badały, wyjaśniały przekręty Prawa i Sprawiedliwości. Tych osób na lewicy jest także. Dużo, się... dużo doniesień, pan, dużo doniesień do prokuratury. A, powstego, panie że ja w ostatnich przez ostatnie 4 lata tych doniesień złożyłem Chyba z 15 albo 20 Między innymi na działania prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który jako Wicepremier polskiego rządu w moim przekonaniu Zachęcał do przemocy Na polskich ulicach, więc Marzyłbym także o tym i mam nadzieję, że, że To się wydarzy, że prezes Jarosław Kaczyński będzie także stawał Przed komisjami śledczymi. Dlaczego? Dlatego, że nawet nie będąc w rządzie Brał udział jako prezes partii Rządzącej z pewnością, tego chciałbym się dowiedzieć Przed komisjami śledczymi Czy miał świadomość, miał wiedzę na temat tego typu działań, jak wybory kopertowe. Czy to wszystko działo się za jego zgodą, za jego, powiedziałbym, zachętą, czy, czy inspiracją. Bo jeśli tak, to jako adwokat mówię, że mamy przepisy w Polskim Kodeksie Karnym o sprawstwie kierowniczym. I być może Jarosław Kaczyński także powinien spodziewać się wezwania przed Komisję Śledczą. Tego myślę, że też wielu Polaków chce się dowiedzieć. To już jeszcze, jeszcze chciałbym zapytać, co zaproponuje Lewica w nowym rządzie? W kwestii nowym rządzie, oczywiście mówię tutaj w kontekście rządu koalicja Lewica i trzecia droga w... Rządzie w kwestii prawa osób LGBT będą związki partnerskie w Polsce uregulowane prawnie? No po pierwsze w umowie koalicyjnej do, 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 jakby porozumieliśmy się jako wszystkie, wszystkie strony o tym, że w najbliższych tygodniach złożymy projekt ustawy nowelizującej kodeks karny, czyli będzie tak jak w przypadku rasizmu czy ksenofobii, będą wprowadzone przepisy dotyczące zakazu mowy nienawiści wobec mniejszości LGBT. Natomiast my jako lewica z pewnością zaproponujemy w niedługim czasie ustawę. Projekt ustawy o związkach partnerskich, bo to jest już absolutnie coś tak niekontrowersyjnego i coś tak, nawet bym powiedział, nie światopoglądowego czy ideologicznego, ale cywilizacyjnego, że naprawdę nie ma się na co oglądać. Przypomnę, że kilka dni temu mała, do niedawna jeszcze konserwatywna Łotwa wprowadziła tego typu ustawę. Na Litwie się o tym teraz rozmawia i nie ma powodu, dla którego Polska jako kraj, który będzie dzisiaj miał, czy niebawem będzie miał rząd otwarty proeuropejski, żeby te sprawy zaniedbała. My lewica jako lewica od dawna mówiliśmy o związkach partnerskich, także w zeszłej kadencji złożyliśmy ustawę o równości małżeńskiej, bo jak równość to równość. Uda się przekonać koalicjantów? Będziemy o tym rozmawiać. Pierwsze sygnały ze strony PSL-u, a także ruchu Szymona Hołowni są bardzo pozytywne, nikt już nie postrzega tej sprawy jako kwestie, powiedziałbym, ideologiczno-światopoglądową, tylko dotyczącą nawet, nawet nie dotyczącą praw człowieka, tylko po prostu załatwienia bardzo cywilizowanej, cywilizacyjnej sprawy i wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby taki projekt ustawy przyjąć. Pytanie o Czas i moment, bo wiemy, że mamy jeszcze na urzędzie pana prezydenta Dudę, który, jak wiemy, wygrał swoje, 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 swoje stanowisko kilka lat temu, między innymi szczując na mniejszość LGBT, więc pytanie, kiedy złożymy ten projekt ustawy? Myślę, że w tej kadencji taki projekt ustawy ma szansę przejść. To już naprawdę za, na koniec zapytam, jak podoba się Szymon Hołownia na stanowisku, który jest teraz obecnie? porządek w Sejmie się zrobił? No Mamy na pewno coś fenomenalnego w postaci gigantycznego zainteresowania obradami Sejmu i jestem za to bardzo wdzięczny, bo właśnie o to chodziło także nowej demokratycznej koalicji, żeby było transparentnie, żeby było nie pod stołem, tylko w świetle kamer. Widać, obywatele wzięli sprawę w swoje ręce i masowo subskrybują um, na kanałach społecznościowych tą oglądalność nowego Sejmu. Ale to A nowy dobrze, marszałek, że marszałek trochę staje się taką gwiazdą. No. No, panie redaktorze, yy, jest gigantyczne oczekiwanie na to że społeczeństwo, żeby były inne standardy i ja trzymam kciuki za nowego pana marszałka, jak na świeżaka politycznego, bo przecież po raz pierwszy jest posłem, radzi sobie bardzo dobrze, trzymam kciuki, czekam także na powołanie nowego demokratycznego rządu i chcemy pokazywać nowe standardy, nowe, nową jakość i mam nadzieję, że do tej pory nam się to udaje. Poseł Krzysztof Śmiszek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, rostę. pozdrawiam.